z wszystkich na kanale Jack TV. Słuchajcie, tak sobie na chwilkę otworzymy i wejdziemy na świeże powietrze. Jeszcze trochę będzie to robione tutaj. Podniosę te drzwi. Muszę je podnieść. Dodam po jednej cegle. Tutaj zbuduję troszkę wyżej. Będą podniesione. I to będzie wszystko usypane ziemią. Nie inaczej. Słuchajcie, no to tylko tak między tym, co chcę powiedzieć. Prawdę mówiąc, czekajcie, ja się odwrócę troszkę w tą stronę, bo tu będzie lepiej wyglądało. Tam źle linka rośnie, trzeba ją skosić. Słuchajcie, jakby to powiedzieć, no nie jestem jedyną osobą, która to widzi, że wszystko idzie do góry. Paliwo idzie do góry, tak? Bo inflacja, takie bzdury cisną tam ci krawaciarze. W jakiś sposób muszą pieniądze odzyskać, w jakiś sposób muszą pieniądze zarabiać, więc nas okradają w ten sposób. Jawnie nas okradają, bo to jest w biały dzień okradają nas jak tylko się da. Jak tylko się da i robią to właśnie w ten sposób. I słuchajcie, paliwo się podnosi coraz wyżej, bo za chwilę 9,5, zwykła 9,5 będzie za 8 zł już niebawem, jak nie pewnie jutro, bo tak naprawdę 7,96, no to prawdę mówiąc 4 grosze podnosimy i jest 8, tak? Ale podniosą tak, że będzie ponad 8 zł za benzynę, zwykłą benzynę. 9,5 tą najtańszą to zawsze była. Także ona już kurwa tak poszła do góry, że szok. I słuchajcie, to jest okradanie nas z pieniędzy. W jakiś sposób, słuchajcie, myślicie, że skąd oni mają pieniądze na 500+, za niedługo wybory 700+, ma być niby inne tam podwyżki. Ale ludzie, weźcie się kurwa obudźcie, bo prawdę mówiąc, to jest z naszych pieniędzy. Podnoszą paliwo, a jak podnoszą paliwo, to podnosi się wszystko. Jedzenie też. Najbardziej śmieszne jest to, że właśnie tutaj zacytuję jednego innego youtubera, który raz na jakiś czas się tam odpala. Słuchajcie, zacytuję go w ten sposób, że są niektóre osoby, które nie mają samochodów. I mówią, mam to w dupie, że podnoszą cenę paliwa. Tak, tylko że tutaj niestety to jest prawda. Pójdziesz do sklepu kupić chlebuś, pasztecik, nie wiem, kefir, mleko, mięso czy co inne. No niestety to jest dowożone tymi autami, które są niestety, ale tankowane w takich dużych cenach i więc niestety te jedzenie przez to też idzie do góry, bo transport jest drogi przez to, że paliwo jest drogie, więc jedzenie idzie też do góry. No jest dużo osób, które tego nie rozumieją albo myślą, że bo ja mam, bo mnie stać, bo są niektórzy, którzy mówią, bo mnie stać, mogę puścić wodę, może lecieć, bo mnie stać. Kurwa, jak ja słyszę takiego idiotę, no bo to inaczej nie można nazwać, bo to jest idiota, który niby myśli, że pozjadał wszystkie rozumy, że on
On sobie może pozwolić na to, może pozwolić na tamto, bo jego stać. A, za niedługo nie będzie nikogo, kurwa, stać. I jestem ciekawy i no, ciekawi mnie to, jak daleko musi się rząd posunąć, żeby ludzie w końcu wyszli na ulicę. Żeby w końcu wyszli na ulicę i zaczęli się buntować o to, co się dzieje teraz, o te podwyżki, bo to jest kurwa nienormalne. Podwyżki są paliw i tego wszystkiego, i jedzenia, i takich, no, wszystkiego są tak duże, tak szybko idą do góry, że prawdę mówiąc, to co zarabiamy, no to akurat stoi w miejscu. Co z tego, że podnieśli raz na rok, podniosą troszkę cenę tego o 200, o 100 zł wypłatę. Nie, tak naprawdę te podwyżki, które idą teraz w górę, to te pieniądze tak naprawdę no napierdalasz. Może chcą w ten sposób zlikwidować dużo osób, dużo ludzi, żeby się wykończyło, żeby wiecie, no była, nie wiem czy jest, czy nie ma w końcu tej pandemii, bo teraz jest zniesione wszystko. To chcą w jakiś sposób nas wyeliminować jak najwięcej. No, dużo osób też nie poszło na te szczepionki. No, nie dała się wyeliminować w ten sposób, bo te osoby, które się zaszczepiły, no słuchajcie, to nie jest tak, że działa to od razu, że pada jak kawka, tylko po prostu 2, 3, 4, 5 latek i będą odchodzić. Będą odchodzić te osoby, które poszły na to, żeby się zaszczepić, bo musi jechać za granicę. Tam jest najpiękniej, najcieplej, najzajebiściej. Tu u nas jest kurwa chujowo. I dlatego musi się zaszczepić, bo musi wyjechać na wakacje. Ja pierdolę, nie. No i kurwa śmiechu warte. Normalnie śmiechu warte. Jest mnóstwo Polaków takich, którzy są tak śmieszni, tak głupi. I tak bardzo myślą, że są mądrzejsi, że są lepsi od innych, ale oni są właśnie tymi najgłupszymi, kurwa. A rząd na tym żeruje i nas pozbawia pieniędzy. I to tyle. Do zobaczenia. Jack TV żegna was. Hejka.